Franciszek Kaźmierak, uczeń szkoły podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim, awansował do szczebla ogólnopolskiego w turnieju wiedzy pożarniczej. Sam udział w konkursie, w którym startuje już od kilku lat, to jak sam mówi, dla niego tradycja, ale tym razem może przerodzić się w duży sukces. Do udziału w konkursie Franciszka mobilizuje jego tata z zawodu strażak. W turnieju sprawdzana jest wiedza przede wszystkim z zakresu pożarnictwa. Na szczeblu ogólnopolskim uczestnicy spotykają się z takimi pytaniami, nad którymi głowiliby się sami strażacy. Nasze województwo będzie reprezentowało 6 osób, po 2 z każdej grupy wiekowej. Finał konkursu odbędzie się w dniach od 7 do 9 czerwca w Kołobrzegu. Do finału, ale w konkursie logicznego myślenia, doszli również inni uczniowie szkoły. Mateusz Eismont został sklasyfikowany na miejscu 18. Dwudzieste miejsce w finale ogólnopolskim zajął Maciej Maciejewski. Konkurs logicznego myślenia składał się z 26 pytań. Za odpowiedzi uczniowie otrzymywali punkty dodatnie i ujemne. W konkursie wzięło udział ponad 3000 uczniów z całej Polski.